Witajcie, dzień dobry. Ja się nazywam Marcin Skorek. Jestem filmoznawcą i mam przyjemność realizować wykłady w ramach programu Kinoszkoła. Ponieważ historia Józefa Piłsudskiego to historia kilkudziesięciu lat Polski, która walczyła o niepodległość i tą niepodległość odzyskała, nie sposób opowiedzieć o wszystkich wydarzeniach z jego życia. I nie sposób skomentować wszystkich wydarzeń, które znajdziecie w filmie. Zatem skoncentruję się na samym początku jego drogi i przedstawię tę historię do roku 1918, czyli do 11 listopada 1918 roku, czyli do momentu, który jest w tej chwili uznawany za datę odzyskania i jest powodem, dla którego obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. Zanim zacznę historię Józefa Piłsudskiego, pozwolę sobie pokazać fragment jego życzenia na łożu śmierci. Otóż Piłsudski, wiedząc, że umiera, życzył sobie, aby na jego nagrobku wyryto następujący napis. Gdy mogąc wybrać, wybrał zamiast domu gniazdo na skałach orła. Niech umie spać, gdy źrenice czerwone od gromu i słychać jęk szatanów w Sosen Zadumie. Tak żyłem. To fragment z Beniowskiego Juliusza Słowackiego. Te słowa Piłsudski każe, czy decyduje się, aby był jego epitafium w maju 1935 roku. Przypominam, 12 maja odchodzi, umiera. Wspominam, czy cytuję ten fragment, ponieważ ważne jest, żeby sobie wyobrazić, kim była osoba Józefa Piłsudskiego. Na pewno był to człowiek, który bardzo chciał, aby w jego życiu ważna była niepodległość Polski. I rozpocznę tę historię od tego, że jako młody człowiek wychowuje się w rodzinie patriotycznej. Dla jego ojca, jego mamy sprawa wolności Polski jest bardzo ważna. Przypominam, wówczas nie mamy polskiej niepodległości. Wówczas tereny, na których zamieszkuje Piłsudski, są pod auspicjami caratu, carskiej Rosji. W roku 1887 Piłsudski, będąc bardzo młodym człowiekiem, studentem, zostaje wplątany w działalność frakcji terrorystycznej Narodnej Woli, takiej organizacji, która przygotowuje zamach na cara. Faktycznie w działalności spiskowej brał udział jego brat Bronisław. Sam Józef Piłsudski został poproszony o pokazanie miasta jednemu z działaczy tej organizacji. I kiedy doszło do zdekonspirowania i Piłsudski trafił przed sąd, finalnie jednak nie zostaje skazany, natomiast w trybie administracyjnym zostaje przeniesiony na Syberię. I ponieważ jest znany ze swojej działalności niepodległościowej wraz z innymi Polakami, tą karę musi tam odbyć i wraca w 1892 roku, czyli po 5 latach. I w momencie, kiedy wraca, trafia w szeregi Polskiej Partii Socjalistycznej, organizacji, która zrzesza ludzi, którzy chcą przewrotu klasowego w Polsce, chcą doprowadzić do władzy proletariat, czyli robotników. Ale zanim opowiem o jego działaniach w szeregach partii, chciałem powiedzieć o roli kobiet w drodze o niepodległość, również w wychowaniu Piłsudskiego. On sam nie byłby patriotą, gdyby nie jego matka, Maria z domu Bilewicz. To samo nazwisko, które pamiętacie z potopu Henryka Sienkiewicza. Wszystkim dzieciom Maria dała lekcje patriotyzmu, uczyła je polskiej tradycji, polskiej historii i też bardzo dobrze kształciła. Piłsudski miał dwie guwernantki, jedną niemiecką, drugą francuską. Stąd też od najmłodszych lat uczył się dwóch języków obcych jednocześnie. Sama Maria widziała w Józefie już w późniejszych latach właśnie bojownika o wolność Polski. O znaczeniu jego mamy w jego życiu niech świadczy ostatnia wola. Otóż na łożu śmierci
wydał takie polecenie, niech serce mojej mamy schowają w Wilnie, gdzie leżą moi żołnierze, co w kwietniu 1919 roku mnie jako wodzowi Wilno jako prezent pod nogi rzucili. I zaklinam wszystkich, co mnie kochali, sprowadzić zwłoki mojej matki z Sugind Wielkomierskiego powiatu właśnie do Wilna i pochować matkę największego rycerza Polski obok mojego serca. Czy Piłsudski zażyczył sobie, żeby jego serce zostało pochowane właśnie w Wilnie obok przeniesionego grobu swojej mamy. Kiedy mówię o kobietach w życiu Piłsudskiego, to w momencie, kiedy wraca z przesiedlenia na Syberię, to zawiera związek małżeński z Marią z Kopielwskich Juszkiewiczową. Ta pani jest związana również z ruchem niepodległościowym, ale również ruchem robotniczym i on razem z nią prowadzi działalność konspiracyjną w Łodzi, gdzie razem ona redaguje, a on wydaje, odbija, drukuje gazetę Robotnik. Ponieważ w Polsce nasilają się, czy na terenie Królestwa nasilają się działania ochrony, dochodzi do zdekonspirowania i Maria razem z Józefem trafiają do Cytadeli Warszawskiej, czyli do więzienia. Maria była więziona 11 miesięcy za działalność konspiracyjną. Józef miał trafić do łagrów, ale w międzyczasie symuluje chorobę psychiczną i dzięki temu trafia do szpitala dla wariatów w Petersburgu. I to jest ten moment w jego życiu, od którego zaczyna się fabuła filmu, który za chwilę zobaczycie. Maria Skopielskich-Juszkiewiczowa, czyli żona pierwsza żona Piłsudskiego, to była wykształcona w Rosji Polka i, jak powiedziałem, miała zdolności literackie, była odpowiedzialna za kreowanie tekstów Robotnika. Tak wygląda zdjęcie Józefa Piłsudskiego, który udaje chorobę psychiczną, zdjęcie z kartoteki carskiej ochrony. Kiedy mówię o kobietach, warto wspomnieć jeszcze o innym epizodzie, mianowicie w 1918 roku, czyli wiele, wiele lat później, we Lwowie została stworzona Ochotnicza Legia Kobiet. I to nie była organizacja, która wspomagała polską armię, to znaczy to nie były sanitariuszki ani łączniczki, czyli te kobiety nie zajmowały się takimi standardowymi działaniami, które często na polach bitew kobiety wykonywały, tylko to były panie, które zostały przeszkolone wojskowo, były skoszarowane, były utrzymywane finansowo i w liczbie około 500 brały udział w bitwie o Lwów. Przypominam, Polska wówczas prowadziła wojnę z Ukrainą o Lwów oraz brały udział w wojnie polsko-bolszewickiej i wtedy Ochotnicza Liga Kobiet nie miała 500, aż 2500 działających, walczących tam pań. Kiedy mówię o kobietach w drodze do niepodległości, nie mogę wspomnieć o tym, że kiedy Józef Piłsudski formuje kolejne oddziały zbrojne, na przykład legiony, to formuje je z osób, które mają poglądy patriotyczne, a te poglądy nie brały się znikąd, tylko właśnie najczęściej z domu, gdzie za wychowanie dzieci odpowiedzialne były matki, ciotki, siostry. I ci zwerbowani mężczyźni po prostu wcześniej doświadczyli odpowiedniego patriotycznego wychowania, za które to właśnie były odpowiedzialne kobiety. Często kobiety konspiratorki. Zapomniałem dodać, że w czasie walk o Lwów kobiety zasłynęły tym, że doskonale posługiwały się bronią snajperską. Wiele z nich przyczyniło się do tego, że Lwów nie padł, nie został dany w ręce Ukraińcom. Za formowanie Ochotniczej Legii Kobiet była odpowiedzialna pani, którą widzimy w tle tego zdjęcia. Ona stoi, Aleksandra Zagórska. Jak powiedziałem, panie przechodziły szkolenie wojskowe i tutaj mamy je jako obsługujące Maksima, czyli taki karabin maszynowy, który był używany na polach bitewnych początku XX wieku. Teraz odrobinę opowiem o tym, do kogo Piłsudski zwracał się, czy chciał się zwrócić, będąc w szeregach Polskiej Partii Socjalistycznej. Widzicie
materiał archiwalny, rejestrację dokumentalną ulic Londynu z 1901 roku. No i na tych zdjęciach widzimy robotników, ludzi najczęściej niewykształconych, ludzi biednych, dla których brak wypłaty dniówki, tygodniówki oznaczał poważne problemy ludzi bez możliwości opieki medycznej. Ci ludzie na początku XX wieku zyskują taką świadomość, że powinni walczyć o swoje prawa, o poprawę swojej sytuacji materialnej. I to właśnie dla nich Piłsudski wraz z żoną przygotowywał ową gazetkę Robotnik, aby formować ich światopogląd. Celem działania Polskiej Partii Socjalistycznej, jej odłamu frakcji zbrojnej, którą kierował Piłsudski, o tym opowiem troszeczkę dalej, było odzyskanie przez Polskę niepodległości, ale również ta partia podnosiła kwestie socjalne, czyli na przykład opiekę zdrowotną, na przykład ubezpieczenia, na przykład możliwość kształcenia się, czyli wszystko to, co zapewniłoby proletariatowi lepsze warunki do życia. Kiedy mówię o proletariacie, warto też wspomnieć o sytuacji niższą rangą żołnierzy. Bardzo wielu Polaków wstępowało do armii carskiej, czy do armii niemieckiej, czy austro-węgierskiej z powodów finansowych. Jedna sprawa to, że byli tam wcielani siłą, ale druga sprawa, że wstępowali jakby samodzielnie, ponieważ armia była pracodawcą. Czyli jeżeli nie było pracy na rynku, no to bycie w armii oznaczało pieniążki na utrzymanie rodziny. Warto też wspomnieć, że na terenie Polski mieszkają Żydzi. To jest grupa, która stanowi część klasy robotniczej i ta grupa niespecjalnie była zainteresowana odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Do niej bardzo głośno docierają hasła związane z komunizmem. To znaczy komunizmem i wcześniej socjalizmem. To znaczy Żydzi wyobrażali sobie, że jeżeli dojdzie do rewolucji socjalistycznej w Polsce, to granice znikną i oni będą mogli się czuć tutaj o wiele bardziej w sposób nieskrępowany, luźny. A przypominam, że Żydzi żyją w diasporze, żyli wówczas w diasporze, czyli w takim rozproszeniu narodu, który jest w drodze do swojego państwa, którym jest Izrael. Wówczas tego Izraela nie było. I Polska była tylko takim krajem zatrzymania się na chwilę w drodze do tego Izraela. Bardzo wielu Żydów nie uznawało Polski za swoją ojczyznę. Wielu z nich nie poczuwało się do tego, żeby angażować się w sprawy Polaków, czyli sprawy odzyskania niepodległości. Wróćmy jednak do Partii Socjalistycznej, Polskiej Partii Socjalistycznej. W tej partii jej członkowie zastanawiali się nad tym, jaką drogą należy uzyskać swoje cele, a mieli do wyboru dwie drogi: albo drogę parlamentarną, czyli drogę jakby polityczną, co nie było łatwe, dlatego że żadne z państw zaborczych wówczas nie widziało takiej możliwości, żeby Polska mogła zaistnieć na mapie. Drugą drogą była rewolucja i strajki. I tutaj odwołam się troszeczkę do filmów, do fikcji fabularnej. Rozpoczyna się ona od cytatu z Lenina: siłą proletariatu jest bycie zorganizowanym. Zorganizowanie jest wszystkim, daje poczucie wspólnoty i jedności działania. Film jest z 1925 roku, jak wspomniałem, to jest fikcja. Niemniej oddaje jakby to, co działo się na ulicach Polski, kiedy w 1904 i 1905 roku robotnicy polskich miast strajkują. Zatrzymam się tutaj chwileczkę, ponieważ kiedy dochodzi do tych strajków, Józef Piłsudski jest już przekonany o tym, że musi stworzyć organizację w ramach Polskiej Partii Socjalistycznej, organizację bojową. 13 listopada 1904 roku na Placu Grzybowskim w Warszawie odbywa się manifestacja patriotyczna, która była pierwszym zorganizowanym wystąpieniem z bronią w ręku przeciwko władzy, pierwszym od czasu upadku powstania styczniowego. To wydarzenie daje na terenie kongresówki sygnał po prostu do rewolucji. Kiedy wybucha rewolucja, Piłsudski tworzy organizację spiskowo-bojową, którą następnie przekształca w organizację bojową PPS. Jej działania mają być działaniami zbrojnymi. W
ponieważ nie ma żadnej armii, nie ma żadnego wojska polskiego, te działania zbrojne prowadzone są w stylu terrorystycznym. To są po prostu zamachy bombowe na carskich dygnitarzy, to są ataki na więzienia w celu uwolnienia więźniów. Tak się dzieje w ataku w Warszawie na Pawiak, gdzie zostaje uwolnionych 10 ludzi zagrożonych karą śmierci. No i finalnie w 19 miastach królestw, w 19 miastach kongresówki zostają przeprowadzone różnego rodzaju akcje bojowe. Rok 1905, czyli moment wybuchu strajków w Polsce, to jest też czas osłabienia Rosji, która prowadzi wojnę z Japonią i tą wojnę przegrywa. Bardzo wiele sił wojskowych, militarnych jest zaangażowanych na wschodzie i Piłsudski wie, że to jest dobry moment, żeby rozpocząć działania, ponieważ jeden z zaborców jest poważnie osłabiony. Ta motywacja powoduje, że w czasie konferencji Centralnego Komitetu Robotniczego Polskiej właśnie Partii Socjalistycznej, wcześniej w 1904 roku, on deklaruje następujące działania, że tutaj cytat z Piłsudskiego, to jest nowa taktyka czynu, polega na stworzeniu wypadków ogólnokrajowych i zmuszenia społeczeństwa do liczenia się z nami, w sensie z partią. Przejście do nowej taktyki jest koniecznością, nawet gdyby ta prowadziła do powstania utopionego we krwi. Taniej nas to będzie kosztowało niż dzisiejsza martwota. Po wybuchu rewolucji na terenie Królestwa Polskiego przede wszystkim musimy godzić w potęgę Rosji. Czyli Piłsudski za głównego wroga czy przeszkodę do pojawienia się wolnego państwa polskiego widzi po prostu Rosję, Rosję carską, która jest krajem imperialistycznym, który chce stworzyć i zająć wszystkie kraje wokół siebie. Czyli de facto w pewnym stopniu wojna domowa, no bo jeżeli ma być to rewolucja socjalistyczna, to robotnicy polscy będą występowali przeciwko tym, którzy fabryki i zakłady pracy posiadają. Jednym z takich efektów działań Polskiej Partii Socjalistycznej jest wydarzenie z 19 maja 1905 roku, kiedy na terenie ulicy Miodowej w Warszawie w kawiarni Cukierni została odpalona bomba. 25-letni Tadeusz Dzierżbicki, bojowiec PPS-u, czyli terrorysta z PPS-u, oczekiwał na przejazd ulicą Miodową generała gubernatora warszawskiego Konstantina Maksymowicza. Dzierżbicki został zdradzony przez swoich współspiskowców z PPS-u i na miejsce przybyła policja. Wtedy zamachowiec rzuca bombę w policjantów, ona eksploduje, zabijając tych policjantów. Sam ginie w tej nieudanej akcji terrorystycznej, ale również giną przypadkowe osoby z owej kawiarni. Opowiadam o tym, ponieważ działania Polskiej Partii Socjalistycznej terrorystyczne one nie spotykały się z aprobatą całej społeczności polskiej. I kolejny przykład to jest przykład Borucha Szulmana. Ten człowiek zdecydował się kilka dni przed eksplozją na ulicy Miodowej zaatakować przy pomocy bomby Ignatija Konstantinowa, pomocnika komisarza policji. Zabija go skutecznie i ten wyznania mojżeszowego, a narodowości polskiej człowiek ginie w czasie ucieczki i policja carska tak bardzo boi się manifestacji związanej ze śmiercią, manifestacji robotniczej, że wykrada jego ciała i niszczy też pomnik ustawiony na jego grobie przez robotników. W jakim świecie żyli Polacy 1900 roku, 1910 roku? Próbuję przybliżyć to, pokazując kolejną rejestrację, tym razem z ulic Moskwy. W 1895 roku bracia Lumière patentują i pokazują pierwsze filmy, patentują kinematograf, pokazują pierwsze filmy, wysyłając swoich kinooperatorów do różnych dużych miejscowości, najczęściej stolic. Oni rejestrują obraz, następnie pokazują w wynajętych teatrach obraz ulicy za pieniążki. Tak wygląda ulica. No, tam na pewno wśród tych przechodniów są ludzie, którzy są gotowi demonstrować, by poprawić swój byt, żądać 8-godzinnego dnia pracy, no i wreszcie żądać tego, żeby kraj się demokratyzował. Przypominam, że carska Rosja niedługo później przechodzi rewolucję, gdzie
w wyniku działań rewolucyjnych car godzi się na powołanie różnego rodzaju demokratycznych instytucji, chociaż finalnie dochodzi do obalenia caratu i przejęcia władzy przez zwolenników Lenina, zwolenników komunizmu. Kiedy przyjrzymy się działaniom związanym z relacjami między władzami a robotnikami, to należy powiedzieć, że w dławieniu robotniczych wystąpień z caratem na terenie Polski współpracowali polscy przemysłowcy. To jest ważny moment, żeby zrozumieć, że niektórym Polakom nie na rękę były działania robotników, którzy byli postrzegani po prostu jako siła robocza. Ich wystąpienia po prostu osłabiały możliwość działania biznesów polskich przemysłowców, ale w tłumieniu tych działań brał również udział Kościół katolicki i polityczne kręgi konserwatywne. Piłsudski w 1905 roku uświadamia sobie, że nie ma szansy na to, żeby połączyć rewolucję proletariacką z wyzwoleniem kraju. Materiał, który teraz oglądacie, to jest materiał również dokumentalny. On nie zawsze dokładnie będzie zgadzał się z tym, co będę mówił, natomiast został zarejestrowany dokładnie w tym okresie, do którego się odnoszę i na terenach, bo są to zdjęcia z terenów zaboru rosyjskiego. By zrozumieć rolę Piłsudskiego w procesie kształtowania niepodległości, no, trzeba wyjaśnić motywacje różnych grup społecznych i działaczy politycznych. Otóż działacze narodowi byli wspierani przez ideologię nacjonalizmu. Nacjonalizm był popularnym w Europie wówczas sposobem myślenia i w Niemczech, i w Hiszpanii, na terenie Austro-Węgier, we Włoszech, w programach bardzo wielu partii nacjonalizm zajmował szczytne miejsce. Drugą energią do działania politycznego była ideologia marksistowska. Zanim o niej opowiem, to jeszcze wspomnę, że jeżeli chodzi o działaczy nacjonalistycznych, to Piłsudskiego można by do nich zaliczyć, chociaż Piłsudski wyobrażał sobie pojawienie się wolnej Polski w ramach federacji z Austriakami i Węgrami, czyli stworzenie takiego skonfederowanego państwa złożonego z trzech narodowości. Natomiast Polskę dodatkowo później już widział jako też konfederację kilku narodów pod wodzą Polski, czyli miał taką koncepcję Polski Jagiellonów. Ale wróćmy do momentu, kiedy wytłumaczę motywację bardzo wielu działaczy politycznych, również tych, którzy działali chcąc odzyskać niepodległość Polski. Otóż ideologia marksistowska napędzała działaczy socjalistycznych, ale nie wszyscy oni chcieli wolności Polski. Otóż w Polskiej Partii Socjalistycznej były dwa skrzydła. Jedno, które chciało działań bojowych i drugie, które raczej chciało działań dyplomatycznych. I Piłsudski przewodził temu odłamowi bardziej reakcyjnemu, czyli bardziej nakierowanemu na działania przy pomocy działań zbrojnych. Była jeszcze w Polsce siła ludowa, partie ludowe. Zacytuję program Związku Chłopskiego z 1915 roku. Sprawa polska przestała być sprawą klas uprzywilejowanych. Stała się sprawą ludową, sprawą całego narodu. Lud dojrzał już do praw, które sam sobie w Polsce niepodległej zdobędzie. Czyli każdy z tych nurtów, o których wspomniałem, niespójnych ze sobą, działacze musieli się mierzyć z taką myślą, jakimi instrumentami dojść do realizacji celu. Czy ma być to droga parlamentarna, czy ma być to droga rewolucyjna, czy ma być to droga po prostu działań wojennych. W optyce tego wykładu interesuje mnie Polska Partia Socjalistyczna, podzielona na dwa skrzydła. To właśnie rewolucyjne pod wodzą Jana Strużeckiego, które wiązało niepodległość z wyzwoleniem społecznym na drodze rewolucji, gdzie niepodległość Polski była na dalszym planie, i frakcję rewolucyjną, właśnie związaną z Józefem Piłsudskim, gdzie najważniejsze było wyzwolenie Polski, ale ta frakcja nie zapominała o sprawach socjalnych. Przy tym wszystkim należy pamiętać, że Piłsudski jako głównego wroga Polski uznawał carską Rosję. Bez zwyciężenia Rosjan absolutnie polska droga do wolności dla niego była zamknięta.
Kiedy dochodzi do rozłamu w Polskiej Partii Socjalistycznej, czyli kiedy pojawiają się te dwa skrzydła, Piłsudski zaczyna borykać się z problemem finansowym. Był taki plan, Piłsudski w tej sprawie działał na terenie Japonii, aby Japończycy, których wrogiem była Rosja, sfinansowali działania PPS-u, jednak do tego w praktyce nie doszło. Zatem Piłsudski boryka się z problemami finansowymi. Jednym z tych rozwiązania tego problemu był zabór mienia ludzi, którzy według Piłsudskiego byli zdrajcami, albo po prostu napady. I w 1908 roku organizacja bojowa, czyli jakby takie wojsko partyjne, dokonuje napadu na pociąg i kradnie z niego 200 tysięcy rubli. To wydarzenie historyczne jest częścią filmu, który za chwilę zobaczycie. W 1908 roku Piłsudski przyczynia się do powołania Związku Walki Czynnej. To jest ciekawa organizacja, dlatego że ona nie jest organizacją polityczną, a ma skupiać ludzi, którzy chcą po prostu polskiej wolności. Niezależnie od poglądów, to są po prostu patrioci. To jest pierwszy tego typu ruch w Polsce, gdzie ludzie zrzeszają się nie zgodnie z ideami, ideologią partyjną, a interesuje ich odzyskanie niepodległości i z czasem Związek Walki Czynnej wciąga do siebie inne organizacje, takie jak Związek Strzelecki, który wcześniej w Polsce istniał, Towarzystwo Strzelec i Polskie Drużyny Strzeleckie. W 1914 roku trwa na terenie Europy I wojna światowa. Przypominam, Niemcy, Austro-Węgry i Rosjanie na terenie Polski prowadzą walkę o dominację. I aby pozyskać czy przyciągnąć na swoją stronę Polaków, dowództwo austriackie w 1914 roku wydaje rozkaz o tworzeniu ze wszystkich polskich organizacji militarnych legionów polskich, podporządkowanych dowództwu austriackiego, ale z polskimi dowódcami. Jednym miały zostać stworzone dwa legiony i dowódcą jednego z nich miał zostać Józef Piłsudski. Dopowiem, że Piłsudski nawiązywał wcześniej kontakty z Austriakami, proponując usługi szpiegowskie na rzecz Austro-Węgier, miał szpiegować Rosjan, także był jakby Austriakom znany. Te działania tworzenia polskiej armii u boku Austriaków są związane z bardzo silnym przywiązaniem żołnierzy do osoby Józefa Piłsudskiego, czyli tu możemy mówić o kulcie Józefa Piłsudskiego. I dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że w 1915 roku Piłsudski postanawia zablokować werbunek ludzi do legionów, by licytować się z władzami niemieckimi i austriackimi, licytować się, aby uzyskać zgodę na formowanie polskiego rządu i polskiej armii, która byłaby niezależna od obcych rządów. Nieuznanie legionów jako polskiej armii prowadzi go do złożenia dymisji, ale wtedy armię opuszczają również i żołnierze. Oni jakby dezerterują z tej armii i 5 listopada 1916 roku Cesarstwo Niemieckie i Austro-Węgry wykonują taką proklamację, tak zwany akt 5 listopada i po raz pierwszy deklarują chęć utworzenia niezależnego państwa polskiego z terenów zajętych na rzecz z terenów przejętych od Imperium Rosyjskiego oraz terenów okupowanych przez wojska państw centralnych. Wybuch rewolucji w Rosji jakby eliminuje Rosję w praktyce z pola bitwy i wtedy Niemcy i Austriacy dochodzą do wniosku, że powinni, że ta sprawa polskiego wojska przestaje być dla nich taka ważna i Polacy w legionach powinni złożyć przysięgę wierności. Piłsudski swoimi działaniami zniechęca żołnierzy do podejmowania tego typu działań i dochodzi do tak zwanego kryzysu przysięgowego. W jego wyniku bardzo wielu legionistów zostaje przymusem wcielonych do armii austriackiej i wysłanych na wojnę na terenie Włoch. W Niemczech wybucha rewolucja listopadowa, czyli rewolucja proletariacka. Żołnierze niemieccy wracają do domu i to jest powód, dla którego Piłsudski może wyjść z więzienia. Otóż kiedy doprowadził do kryzysu przysięgowego, został po prostu aresztowany i osadzony w więzieniu. Z tym, że nie jest osadzony w celi więziennej, przebywa jakby w odosobnieniu na terenie willi. I tam, kiedy dochodzi do rewolucji, zjawiają się po cywilnemu oficerowie niemieccy,
po to, żeby go przewieźć do Warszawy. Dlaczego? Otóż wymyślili sobie, że rewolucja, która dokonuje się w Rosji, ona się rozleje również na Niemcy. I niemieccy politycy, niemieckie dowództwo wpadło na taki pomysł, że jeżeli powstanie polskie państwo, to ono będzie takim buforem bezpieczeństwa dla Niemiec i do takiej rewolucji, do połączenia tych dwóch rewolucji nie dojdzie. W Warszawie działa namiastka władz centralnych, zwana Radą Regencyjną. Ta Rada Regencyjna Królestwa Polskiego to był organ władzy zwierzchniej Królestwa Polskiego, który powstał na mocy aktu z 5 listopada. I ta Rada Regencyjna po prostu miała zastępować króla albo regenta do czasu pojawienia się innej władzy. Rada Regencyjna została powołana reskryptami niemieckich i austro-węgierskich władz okupacyjnych. Na podstawie te władze wydały taki patent w sprawie władzy państwowej w Królestwie Polskim w 1917 roku. I ta władza od 17 roku jest przez nie traktowana jako reprezentacja Polski. Mówię o tym dlatego, że data 11 listopada przyjęta jako data odzyskania niepodległości jest związana właśnie z aktywnością tej rady. 11 listopada owa Rada Regencyjna przekazuje Piłsudskiemu zwierzchnictwo i naczelne dowództwo nad podległym jej Wojskiem Polskim, a 12 listopada powierza mu misję utworzenia rządu narodowego. Piłsudski w związku z tym sprowadzi do Warszawy tak zwany rząd lubelski, rząd Daszyńskiego. Dopowiem jeszcze, że w momencie, kiedy Niemcy się wycofują, w momencie, kiedy w Rosji trwa rewolucja, na różnych terenach polskich dochodzi do powołania samozwańczych, lokalnych rządów i o różnych celach politycznych, różnym składzie. I Piłsudski uznaje za konieczne włączenie różnych organizacji, różnych przedstawicieli władz, różnych stronnictw politycznych w tworzenie jednego rządu. Tutaj kończy się moja opowieść tą datą właśnie 11 listopada, czyli datą, w której to obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. Wspomnę jeszcze o tym, że Józef Piłsudski jest uznawany, czy był uznawany za bardzo wielu Polaków, za osobę niezwykle ważną, od której zależy los, powodzenie Polski, niezawisłość Polski. Oto jak opisuje atmosferę po śmierci w 30 maju 1935 roku, atmosferę w Polsce, konserwatywny publicysta, polityczny premier, późniejszy premier rządu polskiego na uchodźstwie Stanisław Cat-Mackiewicz. Cytuję. Piłsudski miał fanatycznych wielbicieli, którzy go kochali. Więcej niż własnych rodziców, niż własne dzieci. Ale było wielu ludzi, którzy go nienawidzili. Miał całe warstwy ludności, całe dzielnice Polski, które były nastawione przeciwko sobie. I nastawione bardzo nieufnie. W dniu śmierci tego nie można było poznać. Przeciwnie, można było stwierdzić jako fakt i prawdę, że w dniach jego pogrzebu, że na wieść o jego śmierci strach i zalęknienie pojawiło się wśród ludzi. Zastanawiali się, co stanie się teraz z Polską, kiedy jego zabrakło. Informacja o śmierci przeleciała od Bałtyku poprzez poznański Śląsk aż po Karpaty do Dźwiny. Po całej wielkiej ojczyźnie, którąśmy 4 lata po jego śmierci stracili. Taki jest komentarz do atmosfery, która rozegrała się po śmierci Józefa Piłsudskiego, która zresztą połączyła bardzo wiele sprzecznych, walczących ze sobą sił politycznych. Piłsudski został pochowany na Wawelu, jego serce natomiast spoczęło w Wilnie, na cmentarzu na Rosie. Ta historia w tym momencie się kończy. Jeżeli interesuje Was, co działo się dalej, czyli jak wyglądało formowanie polskiego państwa w 1918 roku, wojna z Ukrainą, później w 1900 roku obrona Polski przed bolszewikami, zapraszam na kanał, mój kanał na YouTubie, Cyfrowy Nauczyciel, gdzie historię Bitwy Warszawskiej, tak zwanego Cudu nad Wisłą oraz historię Polski opisuję. Bardzo dziękuję za wysłuchanie mojego wykładu. Przypominam, ja nazywam się Marcin Skorek. Dziękuję za wysłuchanie.